Cześć, witajcie. Jak wiecie, jakiś czas temu skończyłem Enshrouded. Znaczy inaczej, może nie skończyłem, a zrobiłem to, co jest do zrobienia w obecnej wersji, ponieważ no, musimy pamiętać, że jest to wydanie przedpremierowe, tak? Jest to gra z wczesnym dostępem, gdzie wciąż będzie rozwijana. I w moim poprzednim filmie wspominałem o tym, jaki level możemy maksymalnie osiągnąć, ile punktów zdobyć. No ale chciałbym już pchnąć historię dalej, także z utęsknieniem wyszukiwałem jakichkolwiek informacji na temat Enshrouded. No i dobry tydzień temu coś takiego się pojawiło. Jest to przetłumaczone przez tłumacza Google, więc jest to troszeczkę łamana polszczyzna, aczkolwiek myślę, że zrozumiemy, o co chodzi. Czyli plan działania na rok 2024. Zobaczmy, co tutaj nam devsi mają do powiedzenia. Pozdrawiam, zrodzony z płomienia. Wszyscy cierpliwie czekaliście od tygodni, niecierpliwie zastanawiając się, co będzie dalej z Enshrouded. Graliśmy bardzo bezpiecznie. Z jednej strony mamy duże ambicje co do gry i mnóstwo pomysłów. Z drugiej strony Enshrouded to zupełnie nowa gra i niektóre rzeczy, które chcemy zrobić, mogą okazać się trudniejsze niż możemy przewidzieć. No i teraz tak, już pierwszy akapit daje nam wiedzę o tym, że no, w miarę zdroworozsądkowe podejście twórców tutaj jest, ponieważ no, już nieraz widzieliśmy, jak kończy się obiecywanie gruszek na wierzbie. No, najbliższym przykładem jest tutaj Starfield, gdzie no, Todziu całkiem sporo naobiecywał, okazało się, że jest jednak troszeczkę inaczej. No ale nic to. Lecimy dalej. To ciągła chęć podtrzymywania twojego zainteresowania bez nadmiernego obiecywania naszej zdolności do dostarczenia. No, chłopaki no liczą się z tym, że no może coś rypnąć, nie? Niemniej jednak udało nam się opracować plan działania, który naszym zdaniem zainteresuje wszystkich. Dla tych z was, którzy podzielili się swoją opinią na temat głosowania za funkcją, wiele z tych elementów będzie wyglądać znajomo. Jednym z czynników, który sprawia, że czujemy się tak pewni ewolucji Enshrouded, jest to, że w wielu przypadkach wasze opinie i nasza wizja gry są ze sobą ściśle powiązane. I teraz tak. Mamy tutaj link do stronki z sugestiami. Ja ją sobie tak z grubsza przeglądałem już. Weźmy sobie polski, zobaczymy. System pogody, zwierzęta, woda, dzielenie stosów, tak, jest to bardzo upierdliwe, nie? Że możemy tylko na pół. Dodaj modyfikacje, obsługę modowania. No tutaj bym dyskutował. Warsztaty, rękodzieło z magazynu. Chodzi o to, żeby warsztaty brały przedmioty z magicznych skrzynek. To jest no bardzo niegłupim pomysłem, bo trochę wkurzające jest latanie z itemkami do każdego warsztatu, nie? Postęp umiejętności życiowych. Drwal, górnictwo, wędkarstwo. Czyli będą być może specjalizacje w danej dziedzinie. Latarka w drugiej ręce. No oczywiście chodzi o pochodnie, nie o latarkę, no ale... No, tłumaczył to Google, więc nie oczekujmy zbyt wiele, co nie? Mocowania. Chyba chodzi o możliwość budowy haków, czy więcej haków, znaczy się tych miejsc, w których można się hakiem złapać, nie? Transmog, vanity, armor, ukryj kapelusz, ciekawe. Czyli dodanie jakby wizualizacji zbroi, ale posiadanie statów innej. No w sumie nie głupie, bo kilka fajnych zbroi było, nie? Które chętnie bym nosił, a statystyki miały na tyle słabe, że już trzeba było ją zmienić. Podwójna broń, automatyczne zbieranie,
interakcja z dekoracją, najazdy na bazę opcjonalne. Czyli, że NPC mogliby atakować bazę. W sumie nie głupie, ale też byśmy potrzebowali jakieś środki obrony wtedy, nie? Wędrujący bossowie, czy też mini bossowie. No dobrze, słuchajcie, zostawię linka pod tym filmem do tej strony, bo jak widzicie, jest tego od cholewy. Jeszcze więcej. A my wróćmy sobie do naszego planu działania. Ci z was, którzy jeszcze nie zapoznali się z funkcją głosowania, za funkcją, spójrzcie, wyszukajcie terminy, które was interesują i dajcie nam znać, co myślicie. Wkrótce ponownie otworzymy możliwość przesłania sugestii. Tak czy inaczej, wiemy, że poniższa grafika przyciągnęła twoje oczy, więc nie będziemy cię dłużej zatrzymywać. Należy pamiętać o jednej rzeczy. Plan działania to coś, co żyje i oddycha. Zmienia się to w miarę rozwoju gry, a wdrożenie okaże się trudniejsze lub łatwiejsze niż początkowo sądziliśmy. Wiadomo, no zostawiają sobie furtkę, gdyby coś się zdupczyło, nie? I co my tu mamy? Damy radę? Tego pewnie nie przetłumaczymy. Hollow Halls Dungeons, czyli te puste sale, które, no, do których na chwilę obecną nie mamy dostępu, chyba na całej mapie znalazłem jedną, do której mogłem wejść. Weźmy sobie może powiększmy nawet. Wsparcie Steam Decka. Poprawienie lokacji, poprawienie wyglądu menu podczas lutowania. To też by się przydało. Kilka razy w trakcie lutowania coś mnie zaatakowało i musiałem na panik butonie wychodzić, żeby się móc bronić. No, zapewne dodatkowe questy od NPC-ów. Skróty, czy też podejrzewam, że szybka podróż przy pomocy lotni. Nie wiem, jak będzie to, by to miało wyglądać, no ale w sumie jest to rozsądne, ponieważ jeżeli gdzieś możemy dolecieć na lotni z jakiegoś miejsca, czemu nie mielibyśmy po prostu wykorzystać szybkiej podróży? Wiem, Mila Brega tutaj będzie miał coś przeciw, no ale... W sumie tutaj latanie jest na tyle przyjemne, że raczej mało prawdopodobne, że będę z tego korzystał. Więcej drzewek, okrągłe drzwi i okna. Tak, gdyby ktoś chciał się chyba pobawić w Hobbita. Powtarzalne questy na świecie. Nie tęsknię za takimi rzeczami, ale rozumiem, że niektórzy je chcą, nie? Więc czemu nie? Ja po prostu nie będę musiał ich robić, jeżeli nie będę chciał. Lepsze sortowanie questów. No bardzo przydatna rzecz, bo tutaj jest to dość enigmatyczne na chwilę obecną. Te dwie rzeczy mnie interesują. Townsfolk i Townsfolk Pets. Dlaczego? Ponieważ no jak dotąd NPC-ów praktycznie nie mieliśmy w Enshrouded. Tak, kilku naszych kumpli rzemieślników, czy jak to tam nazwać. A tutaj wychodzi na to, że pojawią się jacyś NPC, być może miasto, które ocalało, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć, co tam wymyślili, ale fajnie, przyda się trochę życia, nie, w grze poza nami. Vanity system. Sprawdzałem, co znaczy vanity, ponieważ nie byłem pewien. Google mi tłumaczy to jako próżnia, ale to vanity to chyba będzie chodziło właśnie o te zbroje, nie, że możemy mieć inny wygląd niż aktualnie posiadanej. Będzie można hodować zwierzaczki. To też jest bardzo zacnym pomysłem. Górski biom. No troszeczkę możemy go zwiedzić na obecnej mapie. Jest on na skraju tak naprawdę, więc możemy sobie po górach pochodzić. Ale zapewne pojawią się też nowe odmiany wrogów, nie? Które będą tam występować. Pingowanie przez innych graczy. Przydatne, jeżeli gramy w więcej osób. Nazwane nagrobki. W końcu z Michaelem nie będziemy się tutaj mylić, który nagrobek jest czyj, nie, jak padniemy. Portale do innych serwerów. Jest to o tyle zastanawiające, że... No, niekoniecznie będę życzył sobie odwiedzin innych graczy. No bo... Wiecie, no różni są ludzie, różnie to bywa, nie?
Jeden przyjdzie, fajnie się z nim pogra, będzie można pogadać, a drugi ci rozdupczy wszystko, więc tutaj, jeśli chodzi o te portale, bym był dosyć ostrożny. Poprawienie wydajności. No tutaj tak samo, wyższe PS-y, bardziej płynna rozgrywka. Better stack splitting. No to by się przydało. No, tak jak już wspominałem, dzielenie tego na pół i na pół, no, było wkurzające, nie? No tutaj już czytaliśmy w sugestiach, gdzie o to, że warsztaty będą mogły korzystać z magicznych skrzyń, co jest bardzo dobrym pomysłem. Nie trzeba będzie biegać z tym wszystkim. A siadanie na meblach. Wiecie co, nawet nie zauważyłem, że tego nie ma. Poprawiony post-processing, nowe materiały budowlane, kwiatki w doniczkach też w sumie nie głupie. Jeżeli kogoś kręci budowanie bazy, no to faktycznie tego wcześniej nie było. Ustawienia serwera, kolejne ustawienia serwera. Możliwość edytowania znaków. No bardzo fajne, jeżeli ktoś ma duży magazyn, żeby się nie gubić, nie szukać. Instrumenty muzyczne. Kurczę, no tutaj jestem trochę rozdarty, bo nie wiem, czy będę chciał słuchać, jak Michael zagrywa tutaj na mandolinie. Nie wiem, czy mi uszy od tego nie spuchną, no ale jest to jakaś dodatkowa zawartość rozrywkowa, tak? Patrole wrogów. No teraz już nie będziemy radośnie sobie przemierzać krain, nie obawiając się, że się na coś natkniemy. Zmiana na plus. System pogodowy. Bardzo fajna rzecz. Tylko pytanie, jak to się odniesie, jak to się będzie miało do wydajności gry, nie? Czy nie obciąży to zbytnio gierki, czy FPS-y nie będą lecieć? No jednak jest to dość drastyczna zmiana. Możliwość nazywania baz. No bardzo fajnie, ponieważ niektóre bazy na przykład traktuję jako kopalnie i chciałbym wiedzieć, gdzie co jest. Tak samo tutaj możliwość nazywania znaczników, podobnie jak bazy. Nowi wrogowie i bossowie. No i poprawki i polerka. Dodatkowo tutaj jeszcze na dole mamy dzielenie i odwiedzanie baz. Tutaj tak jak do portalu, do innych serwerów, no mam drobne obawy, zobaczymy jak to rozwiążą. Nowe dungi, tworzenie i dzielenie doświadczenia z gry. Nie wiem, nie mam pojęcia, być może jakieś ułatwienie udostępniania baz, czegoś, ciężko mi powiedzieć. Więcej biomów, jasne, więcej biomów, fajna sprawa. Wydarzenia światowe, World Events, nie wiem czy będzie to pod solo, czy będą może miały to wszystkie serwery do wykonania, tak czy siak, no fajnie. No i woda. Z wodą jest zabawna sprawa, ponieważ grając tyle godzin, tak naprawdę nie zauważyłem jej braku, nie? Dopiero jak Michael wspomniał właśnie, bo wspominał właśnie o roadmap, o tej wodzie, to tak zacząłem się zastanawiać i mówię, kurde, przecież faktycznie w Enshrouded nie ma wody, nie? No i kończąc, i ostatnia rzecz po przeczytaniu tego wszystkiego, kiedy zaktualizować? Ten miesiąc. Czyli, jeżeli nie przegapiłem aktualizacji, a nie kojarzę, żebym przegapił, w tym miesiącu coś powinno się pojawić. To oczekuję z niecierpliwością. To wszystko dla nas na dzisiaj. Miej oko na licznik czasu całunu, a może do zobaczenia w pustych salach. Taka małe nakierowanie, być może faktycznie będziemy mogli odwiedzić już w tym miesiącu Holuhols. Byłoby zajebiście. Jest ich kilka na mapie, chętnie bym je sobie pozwiedzał. No dobrze, w sumie to by było na tyle. Ja czekam z utęsknieniem, ponieważ Enshrouded, pomimo tego, że to jest gra z wczesnym dostępem, ma więcej zawartości i jest bardziej miodna niż niejedne tytuły AAA.
Także z czystym sumieniem mogę tę grę polecić każdemu, kto lubi takie klimaty. Bądźcie zdrowi i do zobaczenia w następnym materiale. Na razie.